Proszę Państwa, podstawowym elementem budującym plon, budującym tą tężyznę rzepaku jest niewątpliwie nawożenie. I pod tym względem rzepak jest rośliną specyficzną, w przeciwieństwie do gatunków, które uprawiamy na polu, wymaga bardzo wczesnego podania azotu. I pamiętajmy o tym, że to w pewnym stopniu jest podstawa do budowania wysokiego plonu. Azot w rzepaku powinien być podany przed ruszeniem wegetacji, także te dwie dawki, czy jedną, którą planujemy, powinny być podane praktycznie wówczas, kiedy dopiero zaczynamy nawozić zboża o zimę. Tutaj druga dawka azotu została podana już ponad 2 tygodnie temu. Także widzimy, jak te rośliny się pięknie zachowują, rosną bardzo. Mówi się, że zabiegi wykonujemy w fazie wyrastania w pęd, kiedy roślina ma powiedzmy 10, 15, około czy do 20 cm. Jak to mierzymy? Nie mierzymy tego w ten sposób. Nie patrzymy na całość rośliny na liście, tylko patrzymy na roślinę, na tą część, która wyrosła nam od wiosny, jakby jest od ziemi do pędu wierzchołkowego. Jak oberwę tutaj to wszystko, te liście, oberwę czy poobcinam, spójrzcie Państwo, o, to widzimy, że ta roślina jest troszeczkę niższa, jakby nam się wydawało być z pozoru, tak? Tutaj mamy, postaramy się to przybliżyć troszeczkę. Tutaj mamy wierzchołek, już mamy fazę zwartego pąka. Już powoli zaczyna nam to się rozchodzić, ale jeszcze na razie zwarty pąk. Spojrzymy na to w centymetrach. Tutaj mam taką miarkę. O, i mamy szyjkę korzeniową i wysokość 10. 15 cm, 15-16 cm, czyli ta wysokość rośliny jest optymalna z punktu widzenia zabiegu fungicydowego o działaniu regulacyjnym. Przy okazji widzimy mnóstwo pędów bocznych. Widzimy, mamy jeden główny, na którym mamy jeden kwiatostan i to jest te powiedzmy około 20% plonu do 20% plonu. I widzimy mnóstwo pędów bocznych, dlatego to, co mówiłem wcześniej, pracujemy nad rośliną tak, żeby stymulować te pędy, nie blokując rozwoju korzeni, lekko przyhamowując pęd główny. I teraz jakie zabiegi? Skoro faza, skoro temperatury, skoro warunki, to dla zdrowia rośliny i dla tężyzny polecamy produkt Tilmor. Fungicyd o działaniu regulacyjnym, który przy tej obsadzie, przy tak prowadzonej plantacji idealnie nam się sprawdzi. Dawka litrowa, litr na hektar. Możemy to połączyć z insektycydem. Także wykonać zabieg przeciwko chowaczom, przeciwko słodyżkom. I to, co najważniejsze, zwalczyć choroby, zastymulować roślinę do budowania pędów bocznych i lekko przytrzymać pęd główny. Jeśli mamy problem, mamy za gęstą plantację, zbyt wyrośniętą, obsada jest na poziomie 80-100 sztuk, obawiamy się, że ona wylegnie, istnieje możliwość, ale traktujemy to jako ostateczność. Z mojego doświadczenia to wynika połączenia tego rozwiązania z produktem silnie skracającym. Dlaczego ja się tak upieram i tak w ostateczności? Pamiętajmy, że kilka dni lekkiej blokady korzeni czy całej rośliny sprawia, że w efekcie nie wyciągniemy z rośliny tyle, ile chcielibyśmy, bo ona i tak nam zakwitnie, czy rozpocznie kwitnienie wtedy, kiedy będzie na to czas, czyli w czasie tej pierwszej dekady. Także to są takie pewnego rodzaju elementy, drobne elementy z pozoru, które wpływają na późniejsze efekty. I to już wszystko w tym materiale. Co mi pozostaje opowiedzieć? No, żebyśmy zdrowi i silni byli i żeby podobnie było z naszymi uprawami rzepaku, poprzez nasze umiejętne działania chemizacyjne, żebyśmy doprowadzili do tego, by takie były.
Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.